W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiliśmy, bo przeniesiemy się do zupełnie nowego świata. I nie mówię teraz o Netherze, nie mówię teraz o Endzie, a omówię o cukrowym świecie. Także w dzisiejszym odcinku razem z Dominiką będziemy próbowali przejść survival w tym właśnie świecie. Jeżeli zostawicie 7000 łap w górę, to zrobimy kolejny odcinek. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście nie ma sprawy, a teraz zapraszam do oglądania i pamiętajcie o subskrypcji. Wow, Dominika, co to jest? Czemu to jest jakiś... No, jakiś biały portal. Ciekawe, co tam może być w środku. Ostatnio jak grałem z RDS-em w portale, to było 100 różnych nowych wymiarów. Ciekawe, co tym razem będzie. O, ja nie grałam jeszcze w żaden, jestem ciekawa, co tam jest. Wchodzimy tam, czy co robimy? No, wchodzimy, dawaj. Ja pierwsza. Nie, jak ty wleciałaś? Dobra, wskakuj. Ej, mnie to nie teleportuje, co jest? O, jest! Teleportuje, coś jest... Nie jestem... O, jak różowo! Co to jest? Co to jest za miejsce? Czemu wpadliśmy do wody? Dominika! Dominika, wypływaj! Dawaj szybko, pomogę ci, czekaj! Czekaj! O! O! Jestem! Ej, czemu to jest tak fioletowo? O co chodzi? Ty, jak kozacko tu jest! Kozacko! Dawaj, idziemy tam na wyspę. Czy to jest różowy świat? Czy to są grzybki? Różowe grzybki? Co ty zgrane? Dominika, czemu ty mnie wzięłaś do świata swojego jakiegoś? Czy to jest twój serwer? Czy to jest twój serwer, twój świat? Wygląda, jakby to był mój świat. No wygląda! Wygląda, bo ty zawsze wszystko różowe masz. Czy tu są nawet różowe lilie wodne? Co jest? Ej, ja chcę to zebrać. Marshmallow slice? Ej! Marshmallow? Tak, to jest marshmallow, to są pianki. Tu w ogóle wszystko da się zjeść, próbowałeś? To są bloki z mąki. Dominika, to są bloki z mąki i grzyby, których się nie da zebrać, niestety. O, jest coś? Nie wiem, co to jest. Jakiś kwiatek kolorowy, proszę. Oczywiście. O, dziękuję, wezmę sobie. O, jakie zwierzątka! Patrz, jakieś śliczne zwierzątka, co jest grane? O, jakie fajne! To poczekaj, muszę to wyrzucić, to słabo widzę. Mam ochotę coś z tym. Jakby, Dominika, weź się odwróć na chwilę. Uderzyć. Nie, nie, nie chcę wcale. Ej, nie, dobra, chyba nie musisz, czyli nie musisz się odwracać. Co jest w środku? Czemu? O, o, wleciał coś. Najwyraźniej kwiatek ja słabo zabiję. Wleciała guma do rzucia. Czy można ją w ogóle zjeść? O nie, zapada noc. O, o, o nie, strułem się. Za dużo słodyczy, za dużo cukru, Dominika. Chodź, to jest normalny Minecraft, tylko że chyba wszystko jest po prostu zrobione z cukru. Tak mi się wydaje. Tutaj, elo. I mam ty powiem, czy pasujesz do tego świata, jesteś taki neonowy. Ja? Ej, bez kitu. No. Bo ja jestem panem śmietanką, to jest mój świat. To nie jest jednak twój, to jest mój świat. Pan śmietanka. Ej, a co to jest za drewno? Ej, to też jest pianka. Czy to działa jak normalne drewno? Okej. Okay. Też jest marshmallow. Można zrobić marshmallowe... Co? Marshmallowe deski? O co tu chodzi? Halo. Weź ten... Crafting, patrz jaki crafting table! No właśnie, zrób crafting table, zobacz czy da się zrobić z tego kilo. Właśnie, tylko ja nie mam drewna wystarczająco dużo. Znaczy, pianki, nie mam wystarczająco dużo pianki. W ogóle Dominika, noc zapada. Musimy uważać. Patrz, jakie patyki różowe. What? Ale kozak. Dobra, biorę to. Dobra, masz to, zobacz co robię... Patrz na to. Mamy różowy kill-off. I zabieramy crafting table, idziemy na przygodę. Albo nie, najpierw w ogóle powinniśmy się schować i gdzieś zasnąć. Tak, zaczekać, aż będzie dzień. No, bo jest strasznie ciemno, a mimo, że tu jest świat candy, to i tak, co ty mnie bijesz? Halo? Come on, zostaw mnie, nie dotykaj. Ja tylko testowałam kill-off. Działa normalnie, jak normalny kill-off. Dobra, wchodzimy tutaj, wkopujemy się i czekamy aż będzie. Teraz już wiem. A few moments later. Dobra, Dominika, już jest dzień, halo. Wykopuj się tutaj, chodź. O, już jest dzień i jest na serio pięknie. Jest różowo i pięknie. Ojej, ale tu jest super. Dominika, patrz, chodź. Ej, chodź, co to jest? Czekaj, to jest? Chodź, chodź w drugą stronę. Chodź, pokażę ci coś. Co to jest? O co chodzi? Boże, co to jest? Są za stwory? One co? Mają miecze. Papugi strażnicy? Są jakieś dziwne. Ej, zaatakuję. To jest papuga strażnicy. Weź uderz jedną, proszę. O kurde, ona cię... O nie! O nie! O! To jest obrońca. Jakiś. Lecę do ciebie. Dobra, przybyła. Dobra, i przyniosłam dawaj ci kwiatka, proszę. Pogardziłeś moim kwiatkiem. Nie, no wziąłem przecież, come on, chodź. Ale halo, czy ten świat jest serio cały różowy, czy są jakieś inne kolory też świata? O, ale tam są świnki. Gdzie? Widziałeś świnki? Nie. A, rzeczywiście. Są świnki. One wyglądają jak świnki. Te, jak takie cukierki, co się w święta, nie? Zawiesza na choince. Jak takie landryny trochę. Tak, 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 jak takie lizaki, co się ej, liże. No, ucieka przede mną. Ej, łapił, ej, one jakieś są inne niż normalne świnki, bo one potrafią szybko biegać. To jest dziwne. O. Patrz, dostałem dokładnie to, o czym myślałem. Opony! Ty też możesz zjeść, nie? Oj, rzuciłeś mi kilo. Zobacz, jakie są owce. Jestem ciekawa, co wypadnie z owcy. Co to jest? Coś wypadło już teraz, zanim w ogóle umarła. Waffle nugget. Waffle nugget. Waffle super nugget. Ej, czy to też można zjeść? Ej, wszystko w tym świecie można zjeść. Każde zwierzę można zjeść. W sumie w normalnym też można każde zwierzę zjeść.
tu jest wersja wege. Tu nie wypada mięso, tylko słodycze. Ale jakby nie patrzeć, to też są zwierzęta, nie? No dobra, nieważne. Zostawiamy je. Czyli co, Dominika... Ale tu bardziej apetycznie wyglądają. Czy ty chcesz być... No tak, w sumie nie są. To nie jest mięso. Ej, czy to jest... No to jest wege, jakby nie patrzeć w sumie. Bo to mięso nie jest. Ej, w ogóle ciekawe, czy tu są jakieś jeszcze rzeczy, na przykład... Czekaj, zróbmy motykę. Dawaj, zbieramy drewno. Właśnie, zróbmy. Spróbujmy nowe rzeczy, sprawdźmy nowe rzeczy, no. Dobra, mam 5. Znaczy, to nie jest drewno. Czy ty mnie próbujesz zakopać? Come on. Dominika! Przestań! Co sprawdzamy jako pierwsze? Jakiś super crafting table. W ogóle ten świat jest taki super. Ej, on jest spoko. Ej, może zrobimy tutaj serię. Słuchajcie, jeżeli zostawicie teraz 7000 łap w górę, to robimy serię i robimy kolejny odcinek. I będziemy zobaczyli, ile będziecie chcieli. Jeżeli ten świat w ogóle jest sens nagrywać w tej serii, taki różowy świat. W ogóle właśnie! Zobaczmy w ogóle, czy na tym świecie jest jakaś wioska. Tam jest coś fioletowego! Tam jest coś fioletowego! Dominika, patrz tam! Widzę coś fioletowego! Ale dobra, najpierw czekaj, ja chcę zrobić sobie motykę. Chcę zobaczyć, czy... Rób motykę, ja idę od razu tam sprawdzić, co dobra. Tam się dzieje. Bo jest, nie jest takie śmieszne te motyki. Nie można, ta motyka nie działa na tą trawę tutaj, tą... Ej, co to jest? Czy to jest spawner? Czego? Co to jest za dziwne zwierzę? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj stali, Dominika. Zrobię na wszelki wypadek na miecze, tak żeby, tak wiesz, jakby miało się... To okazać. Będzie dobry pomysł. Nie, zepsułeś spawner! Masz miecz. Pójdziemy do kolejnego, znajdziemy kolejny. Jestem ciekaw, co to są za stworzenia i co to jest ten chewing gum block. To jest bloczek z gumy balonowej. A patrz, tutaj jest jakaś dziwna woda. Myślisz, że to jest jakiś kisiel? Dawaj, co? Wskakuj. Ej, rzeczywiście. Ej, a ty byłaś w niej? O, czy to czy ona działa jak zwykła woda? Ej, ciekawe, czy jak się ją weźmie... Jakaś taka gęsta, nie? No, ciekawe, czy jak się ją weźmie... O, dziwna jest. No, to jest... Gęsta, no. To jest jak galaretka. Galaretka. Bez kitu. No galaretka, ale fajnie. Chodź, zobaczymy ten spawner, co się tutaj zespawnuje, bo ja jestem bardzo ciekaw tych Jest! Jest tu stworzenie! Jest tu stworzenie! Tylko czy ono jest przyjazne, czy złe? Nie, ono jest złe! Ono szarżuje! Szarżuje! Dominika, weź go! Weź go! O nie! Co to? Co wypadło? Co to? Czekaj, zaraz sprawdzę. Guma? Kolejna guma? Nie, to nie warto by było. Patrz. A, no? Oj, nie, uważaj! Kolejny i kolejny! Uciekamy stąd, Dobrze, spadamy. Że rozwaliłam tamten spawner. Spadamy, Dominika! Biegnij! Uchroniłam nas przed zagładą, mogło być uciekamy. Skacz do wody! O, tam jest... O! Skacz tutaj, do wody, Dominika! Tu, leć! Ale cię goni ten żuk. Uważaj, bo jest blisko. Jest bardzo blisko, nie obracaj się za siebie. I znowu mamy noc, po raz kolejny. I bardzo mi się nie podoba jedna rzecz, że tutaj jest zwykły stone. Ja miałem nadzieję, że będzie jakieś, nie wiem, coś innego, a nie zwykły stone. Myślisz, że tutaj jaskinie wyglądają normalnie? No, i myślę, że diamenty też są normalne, wszystko jest normalne. Tylko na zewnątrz wszystko jest dziwnie. Dobra, budujmy sobie taki prosty domek. Dlaczego ja kopię gumą, zamiast kopać kilofę? A few moments later. O, jest dzień! Chodzimy, Co to jest? Ej, jednak to nie jest normalne! O, co tutaj? Patrz, nie, Dominika, na czym stałaś! Co to jest? Ej, to jest jakaś dziwna ruda. Co to? Ej, to jest kawałek miodu! Ciekawe, czy można zrobić z tego miodu na przykład kilof albo coś innego. Czy do czego jest potrzebny ten miód? Nie da się zrobić kilofa. Ty, to po co to jest? A, da się zrobić bloczek. O. Dobra, Piotr, sprawa jest taka. Dobra. Trzeba zrobić pochodnie. Spadamy stąd w ogóle. Pochodnie? A, no, tylko do tego... O nie! Pochodnie. No, a do pochodni jest potrzebny węgiel. I nie wiem, czy da się tutaj w ogóle zdobyć jakikolwiek węgiel. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie na czy ty tej widziałaś gdzieś węgiel? Bo ja nie widziałem. Dobra, czekaj. Chcę wykopać jakiś... Bo chcę zobaczyć, czy tutaj może będzie węgiel. Tak, po prostu. Na pierwszym tym. Raczej nie znajdziesz tutaj węgla. Nie na pierwszej warstwie, ale robię większą dziurę, żebyś też mógł mi pomóc. No dobra, to... To dawaj. Later. Czekaj, czy są tutaj jakieś inne narzędzia niż te różowe, bo to by było fajne, jakby cały świat serio był zmieniony na jakiś inny... Ej, co to jest? Czy to jest jakiś inny bloczek? Nie, to jest ten sam bloczek, co na powierzchni. Dominika! No! Come on, ja nie mam pochodni, nic nie widzę! O. Roboty się tam bierz! No przecież kopię! Tylko nie zamykaj, bo jak nie widzę nic, to jak mam kopać? Nie, tutaj niczego nie mamy, kopiemy i nic nie znajdziemy, na pewno. Dobra, czekaj na mnie. Jestem. Dobra. Ja bym chciała znaleźć wioskę. Ja też. O ile w ogóle... Ja o, jest coś innego, jest jakiś inny... Jest jakiś taki bardziej fioletowawy biom? Taki? Ahoj, przygodo! Dobra, Dominika, dawaj, lecimy dalej. Lepiej pójść i zobaczyć, czy skrywa się jakiś inny jeszcze biom, bo ja bardzo chętnie bym zobaczył jakiś inny... O, jest jaskinia! No proszę. A w jaskini znowu... Ty, Dominika, jest jeszcze jakiś inny surowiec i tam chyba jest spawner! Tam na dole jest spawner, bo jest inny cobblestone. Dawaj, skakuj. To dawaj ty skakuj. Przeżyjesz. A czemu ja? Ile masz serc? Czemu ja mam skakiwać? Może razem wskoczmy. 3, 4, go! Kłamco! Ale ty też kłamałaś, no to ty też jesteś kłamcą. Dobra, ja skaczę. Jup! Parłam!
Dominika, ty nie miałaś życia. Dominika, co ty? Znowu spadłaś na sam dół, a tam jest pszczoła! Dobra, idę ci pomóc, idę ci pomóc. Czekaj. O nie, ona jest silna, ona jest strasznie silna. O nie, umieram. Poczekaj, umieram. Dominika, szybko chodź, trzeba się tutaj zamknąć. Tu jest ul, jest... Ul! I umarłeś. Dobra, szybko, 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 szybko. Wskakuj ty do mnie, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie mogę zamknąć nas, nie mogę nas zamknąć. Jest, okej. Okay. Okay. Trzeba rozwijać. A czemu ja ginę? Czy ty mnie uderzyłeś? Bo ja nie mogę wyjść. Ja ginę cały czas. O nie. Ja ginę cały czas. Nie giniesz, tylko ja cię uderzam, bo ja nie mogę rozkopać nic. O. Ej. Przepraszam, nie mogę rozkopać. Dawaj tu do mnie. Jestem! Dobra, to dawaj, tylko ja nie mam kilofa żadnego. Czekaj, trzeba to zamknąć, tylko zrobić więcej. Chowaj się, chowaj się! Nie, 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 dwie pszczoły, Dominika! Co jest? One są za silne! O, jest nie, ziemy, jak się zabijają, nie mogę się... Okej, okej. Okay. Tylko ja nie mam kilofa. Co ja mam zrobić? Ja zakopaliśmy się i teraz nie mogę nic zrobić kompletnie. Potrzebujemy lepszego kilofa. W sumie zrobię kamienny kilof, skoro możemy, tak czy siak. Kamienny kilof będzie lepszy niż ten marshmallowy. O, dobra, okej. Okay. Teraz wszystko widzimy, okej. Okay. Tylko trzeba uważać, bo te pszczoły tak czy siak mogą tu wejść w każdej chwili. Masz coś do jedzenia w ogóle? Mam miód, mogę im rzucić. W sensie, nie, czy masz coś do jedzenia, czy masz dużo życia? Mam trzy serduszka. No, ale ci się nie odradza, bo nie jadłaś. Dlaczego nie jesz? To jedz. Masz. Dawaj. O mój Boże, co ty mi dałeś co? W ogóle? Znowu jestem rumę do życia, czas. No co? Ona jest dobra. Dobra, Dominika, przesuń się. Proszę, przesuń się, bo ja chcę wykopać tutaj. O, cudownie. Wykopię sobie ten. No i znowu weszłaś to. Jak ja mam kopać, jak ty ciągle podchodzisz do mnie? Dobra, ja idę po ten czarny ten surowiec. Ja chcę zobaczyć, co to jest. O! Czemu nie da się zrobić kilofa z to jest jakiś likorit. Likorit? Co to może być likorit? Coś z tego? Nie, same kostki. Ej, czy to nie jest przypadkiem ten surowiec, z którego mają zrobione te potworki, te gnomki? Miały mieć taki czarny miecz. Jak ja mam tym kopać? Czym kopać? O, jest! Jest ten gnomek, patrz! On tu stoi, się patrzy na mnie dziwnie. Siema. Problem jest taki, że nie mamy czym przepalać, nie? Tanie, ty nie masz już kompletnie drewna, tak? O, nie mam w ogóle kilofa, ani miecza, zrób nie sobie. Mamy nic. Przecież masz patyki i masz wszystko. Nie, nie można zrobić z tego. Z cobblestone'a. No, ale to musisz przerobić sobie te patyki na patyki. Dobra, ahoj przygodo, ja idę jeszcze szukać czegoś tam dalej. A ja zrobię piecyk i spróbuję z tego piecyka teraz ten likorit jakoś zdobyć. Tylko... O, tutaj jest dalej jakaś jaskinia, ale boję się tam wchodzić, jest turbo ciemno. Dominika, a nie masz przypadkiem ani jednego drewna, tak zupełnie żadnego? Dwa. Przepalam, przepalam! Chodź, zobacz! Ale nie, no nie, muszę wykorzystać jeszcze to, dobra. Dostałem jakiś likoris! Co to jest? Ej, czy to nie są te... To nie są te żelki takie, co są w Niemczech? Takie niedobre żelki, czarne? O, no, takie Haribo! One są takie obrzydliwe. To wygląda jak te żelki Haribo. Ja nienawidzę. Ej, ale dobra, mamy... Jedno. Zabrałeś mi jedno. Oddawaj. Oddawaj mi likoris! Nie zjadaj! Nie, Dominika! Ale czemu to zjadłaś? Bo chciałam zobaczyć, czy da się to zjeść. No nie! Najzwyczajniej w świecie. O nie! Zbierz. Jak mogłeś mnie wepchnąć przecież, do lawy? Przecież to pszczoła! Ej, a możesz proszę cię zebrać jakieś drewno, skoro już idziesz teraz z powierzchni do mnie? W sensie nie drewno, tylko marshmallow. A może by jakby zrobić? O, jesteś! Jestem! Dobra, zjadłaś mój likorit, Dominika. Jestem bardzo dla ciebie drewno. Zły. Mam nadzieję, że znajdę tutaj kolejny. Gdzie on może być? Mojego drewna, wrzuciłam ci drewno. Gdzie? A, drewno. O, tu coś na dole jest, tam są ciastka. O, gdzie? Ciastka? Ty wykopałeś te ciastka? Nie, ja żadnych ciastek nie wykopałem. O, co ty robił ciastka? I co tam jest w ogóle? Czemu tu jest cobblestone taki? Czy tu jest jaskinia jakaś? Tu kompletnie nic nie ma. Bez sensu, tu weszliśmy. Dobra, spadamy. Ja chcę zdobyć ten likoryt, Dominika, dlatego że widziałem, że ten gość miał czarny miecz. I mi się wydaje, że to może być ten likoryt. O, ten. I tu jest strasznie dużo tych gnomów. Coś mnie atakuje, Dominika, coś mnie atakuje! Ratuj! Nie wiem, czy chcę do ciebie iść. O nie! O nie, mnie też coś zaatakowało! To ty? Nie, to pszczoła! Nie. Dobra, chodź, spróbujmy teraz przepalić znowu ten likorit, bo masz drewno, tak? To wsadź drewno tam, żeby się przepalało. Niech się przepala likorit. I pszczoła! Okej, okay, nie żyje. Myślisz, że powinniśmy rozwalić te pszczoły i... No nie! Umieram! Dwa serduszka! Tego nie można zjeść. Likoryt można zjeść jedynie. Ja nie mam jedzenia już. Miód można jeść? Nie można. Chcesz ciasteczko? Masz, poczekaj. Masz ciasto. Nie. To właśnie tak spodem. Dobra, jest likorit. I teraz pytanie. Czy z tego likoritu można stworzyć na przykład, nie wiem, zbroję? Dawaj, więcej drewna. Jeszcze. Niech się cały przypali. Dobra, to już jest ostatnie drewno. Tu są jeszcze dwa klocki, które zrobiłam, żeby cię uchronić. Dobra. Ja bym proponował tam rozwalić ten spawner pszczół najpierw. Dobra, trzeba rozwalić wszystkie pszczoły. O nie, ich jest za dużo! Za dużo, umieram! Umieram. Żyję. Rozwalam spawner! Rozwalę? Rozwaliłem! Jest! Jest skrzynka! Co to jest? O kurde! Farmer.
Likory, te wszystko jest. I są pochodnie! Nie, nie, zabieraj wszystkie! Co? Czemu? Dobra, czekaj, robimy sobie tutaj bazę, ale kozacko. Poczekaj, ja zabiorę wszystkie rzeczy i schowamy się w tym ulu i zostajemy tam. Dobra, to jest nasz domek od teraz. I Dominika, zróbmy tak. Zakończmy ten odcinek, ale zanim to zrobimy, to musimy jeszcze skraftować jakieś rzeczy, które, z tych rzeczy, które zdobyliśmy. Więc pokaż wszystko, co masz, wsadzamy do skrzynki i rozmyślamy nad tym, co możemy zrobić. Zobacz, ile ty miałeś rzeczy, ile ja. No bo ty umierałaś ciągle, a ja zbierałem twoje rzeczy. Spróbujmy z tego likoritu zrobić cokolwiek. Sprawdźmy, czy da się zrobić na przykład zbroję. Da się zrobić zbroję! Zbroję? Patrz, Dominika, tylko nie rób jej. Pokażę ci. Masz, zobacz. Ej, a czy da się zrobić z tego kill off? Ej, może kill off będzie dobry z tego likoritu. Co robimy? Czy robimy kill off, czy robimy miecze? Czy robimy kill offy? Czy co robimy? Miecze? To mnie jeszcze zastanawia. Jak się to tworzy? Są kawałki miodu takie. Czyli ja się stworzę jakoś rozwalając to? Nie. No ja muszę sobie zrobić kill off. Dobra, zabrałeś poczekaj. Zabrałeś ty drewno? Ja ci zrobię kill off, tylko to... Jest, likoritowy! Jest. Robię to. Dominika, od teraz powierzam ci ten kill off. Uważaj na niego, bo on jest bardzo drogi. Co? Jaki fajny! Mamy jeszcze jakieś piz? Co to jest piz? Ej, z tego też można zrobić. Peace sword. Mam 2 kilofy. No dobra, już chyba. A pokaż ten drugi jeszcze, skoro tak, bo chcę zobaczyć, który jest lepszy. Masz, odczuj sobie. Dobra, ten biały jest zdecydowanie lepszy, czyli musimy szukać kolejnych surowców, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Go oddać! No przecież jest w skrzydce. Proszę. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne przedmioty, to pamiętajcie, 7000 łap w górę zostawcie i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!